z Nowego Targu po horrorze lekkim, jaki nam tutaj więc zgotowali zawodnicy drużyny Tatryski Podhale Nowy Targ i TMH Polonii Bytom. Kilka słów komentarza poproszę trenera gości. No, na początku gratulacje dla drużyny przeciwnej. Uciekły nam 3 punkciki. No powiem tak, że mecz był wyrównany. Mecz był wyrównany równie dobrze. My mogliśmy wygrać 4-2. Dzisiaj Podhale grało dobry hokej. Nam troszeczkę szczęścia zabrakło. Mam nadzieję, że w następnych meczach, które będą o 6 punktów już z Jastrzębiem i z Oświęcimiem, to my zdobędziemy 3 punkty. Trener Podhala, bardzo proszę, panie Marku. Zawsze słynęliśmy z tego, że gramy dobre zapasy w domu, dobre mecze gramy w domu, gdzie nie dominujemy przeciwnika. Coś w tym sezonie troszkę słabiej nam to jakoś wychodzi w domu. Musimy to zlepszyć, musimy nad tym popracować. Ciężko nam było wejść w ten mecz. Jednak później uważam, że byliśmy fizycznie na pewno byliśmy lepiej przygotowani, lepiej to wyglądało. I co, no, ważne 3 punkty w domu, podziękowania dla całej drużyny. Jakieś pytania, panowie? Tylko tak, oprócz tej gry u siebie na ogrysku trzeba chyba też nad przewagami sprawdzić, tak? Czy funguje? Panie redaktorze, przechodzimy na język słowacki. Jasne, że tak. Nie zawsze, wiadomo, jest to sport, jest to po sytuacji, jak to się tam po prostu układa, raz wychodzi ci wszystko, raz nie, i dlatego no, są takie mecze, gdzie trzeba zakasać rękawy do góry i pozapierniczać. No i to był dzisiaj też taki mecz. Pracujemy nad każdym detalem, który tam gdzieś w meczu słabiej nam wychodzi. Ja wiadomo, rozmawiamy na ten temat i będziemy się starać to zlepszyć na pewno. Taki ostatni mecz walki też o ten? Nie wiem. Taki trudny mecz walki. Jeszcze jakieś pytania, panowie? No jeżeli nie ma, to w takim razie bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie już w najbliższy wtorek z przeciwnikiem z najwyższej półki GKS Tychy przed nami. A zatem sprawdzili mnie panowie, jest wszystko na swoim miejscu. Dziękuję, już powiedziałem. Dziękuję, do zobaczenia we wtorek. Dziękujemy. Dobranoc.